W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, natchnij mnie. Miłości Boża, pochłoń mnie. Na właściwą drogę skieruj mnie. Maryjo, Matko moja, spojrzyj na mnie. Z Jezusem błogosławcie mnie. Od wszelkiego złego, od wszelkich złudzeń, od wszelkich niebezpieczeństw zachowajcie mnie. Amen. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Pokój i dobro. Mam nadzieję, że dzisiaj pięknie rozpoczęliście swój dzień. Ucieszyliście się tym, że się obudziliście i podziękowaliście już Bogu za to, że pozwolił wam się właśnie obudzić i z radością i z ufnością rozpoczęliście kolejny dzień swojego życia. Kochani, Panu Bogu to nie wystarcza, że żyjesz. Pan Bóg chciał ciebie obdarzyć czymś więcej. W tym dzisiejszym dniu zobaczymy, że Bogu zależy na tym, abyś żył w obfitości. Taki jest temat tego dzisiejszego dnia. I abyś mógł tej obfitości w swoim życiu doświadczać, Pan Bóg zapragnął uczynić ciebie swoim dzieckiem. On jest twoim najlepszym, ukochanym ojcem, a ty jesteś jego umiłowanym dzieckiem. Bóg w swojej miłości stworzył ciebie na swój obraz i podobieństwo. A więc stworzył ciebie dobrym, stworzył ciebie pięknym, i stworzył ciebie zdolnym do kochania. Myślę, że niestety często nie tak patrzymy na siebie, że często mamy jakieś zażalenia, że o Panie Boże, ta twarz to nie taka, jakbym chciała, ten nos mógłby wyglądać trochę inaczej, czy te oczy, a ta sylwetka to też nie taka najmodniejsza i nie taka najszczuplejsza, a ta moja siła, czy moje zdolności to też nie do końca takie. Porównujemy się z innymi ludźmi i nie jesteśmy zadowoleni z siebie. Nie potrafimy się ucieszyć tym, że jesteśmy tacy, a nie inni. Wielu z nas ma trudności z zaakceptowaniem samego siebie. Chciałabym, abyśmy wrócili do tego momentu w naszym życiu, kiedy byliśmy najpiękniejsi. Jest to dzień Twojego Chrztu Świętego. Prawie z całą pewnością zakładam, że większość z Was była ochrzczona wtedy, kiedy byliście mali. Nie pamiętacie tego dnia, ale chcę, żebyś to zdał sobie sprawę, abyś to usłyszał, że to był dzień, kiedy byłeś najbardziej podobny do Boga i kiedy obraz Boga w tobie był najwyraźniejszy. I w dniu twojego Chrztu Świętego otrzymałeś łaskę, że zostałeś dzieckiem Boga, zostałeś obdarzony dzieciństwem Bożym, ale też w momencie Chrztu Świętego otrzymałeś zadanie, aby to dzieciństwo utrzymać przez całe twoje życie, aby tak żyć, by obraz dziecka Bożego w tobie był widoczny w twoim życiu, w twoim postępowaniu, w twoim zachowaniu, w tym, co czynisz. Moglibyśmy sobie zadać pytanie, czy faktycznie tak jest. W moim życiu niestety tak nie jest, bo wiele razy odbiegam od tego, jaką wiem, że Bóg by chciał, abym była. I na Chrzcie Świętym każdy z nas otrzymał też łaskę potrzebną do tego, aby ten obraz dziecka Bożego w sobie utrzymać. Ale my nie potrafimy tej łaski w sobie zachować. Nie potrafimy z nią wystarczająco współpracować. Maryja natomiast jest tą, która jest pełna łaski. I ona pomoże nam odkryć łaskę, którą od Boga otrzymaliśmy, współpracować z nią i zachować i nieść przez całe nasze życie. Dlatego prośmy Maryję pełną łaski, aby wspierała nas w życiu i w życiu łaską Bożą i we współpracy z łaską Bożą. Jan Paweł II wielokrotnie przyjeżdżał do Polski. Podczas swojej pierwszej pielgrzymki przyjechał do swojego rodzinnego miasta, do Wadowic, i tam zatrzymał się w kościele, a w kościele swoje pierwsze kroki skierował nie do zakrystii, nie do ołtarza, ale do chrzcielnicy. Dawniej chrzcielnice stały przy wejściu do kościoła. Chrzest święty to jest taki moment, kiedy jesteśmy wprowadzani w kościół, ale kiedy w sposób niezwykły, głęboki i tajemniczy jednoczymy się z Bogiem. Wszyscy znamy datę naszych urodzin. Bardzo często hucznie obchodzimy te urodziny. Większość z nas, z Was pewnie będzie obchodziło, czy niedawno obchodziło 18 urodziny.
które się zawsze uczniom obchodzi jako początek dorosłego życia, ale jest pytanie, czy pamiętamy datę swojego chrztu? Ja powiem szczerze, że dopiero będąc w zakonie poznałem datę mojego chrztu. A to jest ten dzień, który nawet jest ważniejszy niż data naszych urodzin. Ponieważ wtedy rodzimy się z Boga. Wtedy Bóg jednoczy nas z sobą w zupełnie tajemniczy sposób i w sposób, który nie potrafi nas już rozdzielić. Niezależnie od tego, co byśmy w życiu robili, jakbyśmy nie zaprzeczali temu, że Boga nie chcemy znać, ten ślad Chrztu Świętego w nas pozostaje. I jest to ślad miłości. Możemy powiedzieć, że Chrzest Święty to jest jak pocałunek, który Bóg złożył na naszej duszy i ten pocałunek, ten ślad zawsze tam pozostanie. Jesteśmy umiłowani przez Boga i to umiłowanie dokonało się we Chrzcie Świętym. Warto poznać datę swojego chrztu. Popytajcie rodziców w parafii, jaka jest data waszego chrztu i świętujcie tę datę jako największe święto w waszym życiu, aby to było naprawdę święto miłości Boga, który umiłował nas i oddał za nas swoje życie. Chrzest również wyznacza nam drogę do tego, jak będziemy dalej kroczyć po drogach świętości. W Chrzcie Świętym rozpoczyna się ta wielka przygoda dążenia do świętości, do której wszyscy jesteśmy powołani. Jeśli ktoś dzisiaj spytałby was, co to znaczy żyć w pełni? Że tak spełnić i lecę, no tak, na pełnej petardzie. Co to znaczy tak żyć? Czy nie uważacie, że pierwsze, co nam przychodziłoby do głowy, to wszystkie takie ziemsko-materialne tematy, to znaczy finansowo poukładane, jest zdrowie, relacje poukładane, mogę wyjechać gdzieś na wakacje, mogę kupić sobie nowy gadżet, po prostu realizuję się i wtedy żyję w pełni. No to chwila. Z 10 rozdziału Ewangelii świętego Jana. Jezus zatem znowu do nich przemówił. O tak, mówię wam, tą bramą owiec ja jestem. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, złodziejami są i grabieżcami, a owce ich nie słuchały. Ja jestem bramą. Jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie bezpieczny. Będzie wchodził i wychodził i znajdzie paszę. Złodziej wchodzi tylko po to, by kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem, aby życie miały i by miały je w nadmiarze. Coś mi się wydaje, że dla Pana Jezusa życie to nie jest to samo pojęcie, co nasze życie. Jak słyszę te wszystkie życzenia, no, oby tylko zdrówko było, jak będzie zdrówko, to już wszystko będzie. No ile razy to słyszeliśmy? Że tylko zdrówko, a jak, no to już w ogóle jest czad, nie? Jak już mamy zdrówko. Ośmielam się powiedzieć, że nie. To znaczy, że się zatrzymujemy tutaj i nie idziemy nigdzie dalej. Pan Jezus chce nam dać życie w obfitości, w nadmiarze. Greckie słowo perisson oznacza bardzo wysoko, ponad miarę, więcej, ilość obfitsza, aniżeli ktoś by się tego spodziewał lub przewidywał. Pan Jezus obiecuje nam życie, jakiego nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, a my dochodzimy tylko do furtki i mówimy, jest super, bo mamy, nie wiem, skoszony trawnik, jest super. Pan Jezus mówi, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Jakie rzeczy przygotował Pan tym, którzy Go miłują? A my tylko do furtki. Maryja jest tą, która była pełna łaski, pełna życia. Obfitość się z niej wylewała, pełna Ducha Świętego. Ona zna ten cel. Więc chyba byłaby dobrą przewodniczką, żeby wyprowadzić nas z naszego trawnika, z naszego tylko, żeby było zdrówko, do rzeczy wyższych i większych. 16 czerwca to jest dzień mojego chrztu.
i zamierzam w tym roku go naprawdę świętować, tak jak może jeszcze nigdy. Pan Bóg dał mi w sposób taki dość niezwykły zrozumieć, jakoś głębiej odczuć i doświadczyć, czym jest łaska chrztu. Był taki czas w moim życiu, to było kilka lat temu, kiedy znalazłem się w bardzo ciężkiej sytuacji zdrowotnej. Praktycznie groziła mi śmierć. Znajdowałem się w szpitalu, byłem już w stanie krytycznym, na oddziale intensywnym. Był to już, ta sytuacja ciągnęła się przez dłuższy czas. Był taki moment, kiedy doświadczyłem załamania, straciłem nadzieję na wyzdrowienie. Dotknęła mojego serca rozpacz. Trwałem w tej rozpaczy przez pewien czas. I zostałem wyciągnięty z tej sytuacji przez modlitwę osoby, która modliła się nade mną i która w trakcie tej modlitwy powiedziała: Adrian, Bóg mówi do ciebie, jesteś mój. Jesteś po prostu mój. Nic ci nie grozi. I te słowa mnie ocaliły. Jesteś mój. I zrozumiałem to dopiero wtedy, kiedy po jakimś czasie usłyszałem w homilii jednego z biskupów, który powiedział, że podczas twojego chrztu Bóg mówi do ciebie: jesteś mój, jesteś moja. I zrozumiałem, że ta moc to jest moc chrztu. Moc, w której Bóg mówi: jesteś mój. Dlaczego ta droga oddania się Matce Bożej jest taka cenna i wartościowa? Dlatego, że jak to pisze święty Ludwik wielokrotnie, powtarza to Jan Paweł II, że droga oddania się Matce Bożej to jest droga realizacji pełni łaski chrztu. Jeżeli na takie pytanie, czy chcesz w pełni zrealizować swój potencjał, który Bóg ci dał, który złożył w głębi twojej duszy, jeżeli chcesz w pełni wykorzystać łaskę, którą Bóg ci ofiaruje, jeżeli chcesz być spełnionym marzeniem Boga, to oddaj się tej, którą nazywamy pełną łaski. To wejdź w bliskość z tą, która nie zmarnowała żadnej z łask. To skorzystaj z pomocy tej, która jest spełnionym marzeniem Boga. To jest piękna droga. Sam osobiście na niej jestem i zachęcam z głębi serca każdego i każdą z was do tego, żeby na tą drogę wejść. I na koniec, kochani, zachęcam was dzisiaj do takiej prostej rzeczy. Jest taka piękna piosenka w internecie. Wpiszcie sobie w wyszukiwarkę: jesteśmy piękni. I pomyśl najpierw, słuchając tej piosenki pierwszy raz, że śpiewa to Maria. Że to ona wyśpiewuje, a później wysłaj ją drugi raz i posłuchaj, jakby to było o tobie. To jest piosenka, która mówi właśnie o tym, czym jest łaska chrztu, co ona dokonuje w nas, że jesteśmy piękni, pięknem Boga. I do tego was bardzo gorąco zachęcam i zapraszam. Dzięki za dziś i do zobaczenia w kolejnym dniu. Szczęść Boże.